W dniu dzisiejszym, 91. rocznicę powrotu Starogardu Gdańskiego do macierzy, z radością informujemy o powstaniu Starogardzkiego Koła Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Z naszej macierzystej organizacji wywodzimy nasz podstawowy cel. Kociewie jest najważniejsze. Uważamy, że czas dogonić okoliczne powiaty w rozwoju infrastruktury przemysłowej, drogowej, bezpieczeństwa i poczucia stabilizacji w każdej rodzinie. Dzięki zmianie konfiguracji sceny politycznej chcemy dać mieszkańcom naszego regionu większą możliwość wyboru i realną alternatywę dla dotychczasowych koncepcji lokalnej polityki. Chcemy prowadzić działania z pozytywnym wydźwiękiem i merytorycznie pracować od podstaw dla dobra publicznego. Zapraszamy wszystkich do współpracy, wszystkich mieszkańców Starogardu. Możliwość kontaktu ze mną jest przez maila lech.godycki@gmail.com. Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy chcą i mają pomysł na to, co zrobić dobrego dla powiatu starogardzkiego. Chcą pracować pozytywistycznie od podstaw, żeby zaczęło się dziać trochę lepiej, aniżeli jest w powiecie starogardzkim. Spektrum ludzi do nas przychodzących będzie, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest kultura prowadzenia polityki. Ale pan już może zdradzić chyba, jakie osoby tutaj są w szeregach partii? W zasadzie tak, chociaż najbardziej będą widoczni przede wszystkim za 3-4 tygodnie, kiedy będziemy organizować już takie oficjalne spotkanie z udziałem pana Pawła Poncyliusza, spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Starogardu, którzy chcieliby się spotkać, poznać program, poznać to stowarzyszenie już szerzej z możliwością zadawania pytań i wszystkiego, co tylko jest związane z tą partią. Będzie można się dowiedzieć, będzie osobne oświadczenie, kiedy i gdzie będzie to spotkanie się odbędzie. Część, tu w Starogardzie. Część osób, które tutaj już były na tym spotkaniu, może czuć się rozżalonymi, że zostały odrzucone z PiS-u. Czy jest szansa w przyszłości, że PJN współpracował z PiS-em? PJN nigdy z nikim nie będzie wojować i współpracę zakładamy, że będzie to współpraca z każdym, kto będzie chciał pracować dla dobra regionu kociewskiego. Pracować, tak jak powiedziałem, bardzo usilnie, mocno, od podstaw, pozytywistyczna praca, ciężka, a nie jakiekolwiek inne takie podejście, szczególnie niektórych partii dotychczas.